Po raz 19 mamy tak zwany Europejski Zielony Tydzień. Co roku rozpoczęcie tego tygodnia, na który się składa kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt wydarzeń w różnych miastach europejskich, no rozpoczynamy akurat dzisiaj na Mazowszu. Takim mottem przewodnim jest to, jak od właśnie przepisów prawa dojść do czystego środowiska wokół nas. We have a lot of European environmental legislation, which is very, very good, but unless it is being implemented, it will have no effect. It is there to protect our citizens, it is there to protect our nature, our biodiversity, our oceans. Polska będzie jednym z państw, które zanotują jeden z największych wzrostów temperatur wśród krajów naszego regionu. I jeżeli nie będziemy podejmowali tutaj odpowiednich działań, to przed rokiem 2050 średnia temperatura w Warszawie mogłaby się podnieść o 2 stopnie. Uzupełnieniem naszej konferencji jest piknik naukowy. There is a lot of interest, as you can see, even young people doing experiments, which will hopefully improve the quality of life of our citizens. Budujemy modele trójwymiarowe, jesteśmy w stanie otworzyć rzeźbę terenu, ocenić ze zdjęć, jak sobie tak wizualnie radzi sobie roślinność. Zajmuję się inwentaryzacją małży oraz tym, czym małże mogą się odżywiać, czyli mikroplastiki. Ja mogę stwierdzić, gdzie akurat mikroplastik się znajduje. Kamera termowizyjna, której używamy do analizy ucieczek ciepła z budynków. Mamy kontakt z ludźmi, którzy często nie zdają sobie sprawy z problematyki, którą my się zajmujemy. Ta konferencja jest nie tylko po to, żeby pokazać przepisy, ale również jak te przepisy wpływają na nasze środowisko. Dobrze, że przedstawiciele Komisji Europejskiej są w Warszawie, dlatego że inwestowanie w zieloną energię jest dla nas absolutnym priorytetem i wymiana doświadczeń. Mamy pewne zaległości w niektórych miejscach, ale nadrabiamy te zaległości. Teraz się tym bardzo intensywnie zajmujemy. To jest zagospodarowanie odpadów, zwiększenie recyklingu. Polska ma wielki postęp, jeśli chodzi o poziom recyklingu. No, od zera do 30 paru procent doszliśmy, ale to jeszcze jest za mało. We do this not for the present, but we do this for the future. It's the coming generation who have to deal with the consequences of our present actions. Ponad milion gatunków jest zagrożonych, no ale konkluzja jest taka, że jak te gatunki zginą, to zginie też i człowiek. Ale wszystko zaczyna się od samego dołu. Zaczyna się od tej decyzji, czy ktoś pali odpadami w swoim piecu, czy wyrzuca torbę foliową.